ratownicze, czyli policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną. Jednocześnie maszynista zauważa w kabinie maszyny pojazdu SA-10604 w części A, w części tej pierwszej, na skutek zwarcia instalacji elektrycznej następuje spalenie izolacji przewodu, powodując duże zadymienie. I teraz czekamy na przybycie służb ratunkowych. Już jesteśmy po ewakuacji pasażerów z tego pociągu. Niedokładnie 4 minuty minęły od momentu powiadomienia o zdarzeniu do momentu przybycia pierwszego, w tym przypadku, radiowozu. Tak więc te jednostki, czy to policji, czy pogotowia, czy straży pożarnej, one docierają tutaj z miejsc, w których na co dzień stacjonują. Więc mamy tutaj też okazję do tego, aby sprawdzić, jak już Państwa informowałem, została przekazana informacja, że w tym zdarzeniu są ranni. I ta pierwsza ekipa, ta pierwsza pomoc jest już w tej chwili udzielana. Tutaj w międzyczasie policja podjęła już działania w celu rozpoznania zagrożenia. Konsekwentnie, chociaż nikogo nie szuka. Proszę Państwa, bo przechodzimy teraz do trzeciego epizodu. Przed chwilą był epizod zatytułowany pożar, teraz będziemy mieli epizod zatytułowany bioterroryzm. Tak, Szanowni Państwo, tutaj kilka słów wyjaśnienia. Nie wyjeżdżą?
zabezpieczającą, gdzie jest zabezpieczająca? Ode mnie Andrzej, jak oni będą do połowu brani, wy od razu wyskakujecie z tego i ubieracie się w połowie klasy, tak? Dobra, słuchajcie, za dużo jest. Weźcie, wyjmijcie jedną górę zabezpieczającą, tak? 20. 20 trzeba wyjąć, kuwetę. 20 kuwetę z tej strony, kurę. No daj, daj, daj. Musicie mieć to zabezpieczające, kup następny. I na czwartym kanale. Na czwartym kanale. Ale nie jest łatwo. Ale ja to tu podpowiadam. Pan strażak, że w przypadku... Sęga, ale... Sęga. Wkładasz do tej niebieskiej beczki przesyłkę, ustawiasz i dochodzisz do kontaminacji, dobrze?